Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Tym sposobem rozpoczynamy konferencję prasową zorganizowaną z okazji dzisiejszego wernisażu wystawy Jan Lebenstein, obrazy i gwasze z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wystawa jest przez nas traktowana jako jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku 2014. Jest to wystawa, o czym Państwo doskonale wiecie, bo wszak pewien rytm, rytuał bym powiedział muzealny sprawia, że jest to przedsięwzięcie zaplanowane wcześniej. Tu nie sposób nie wspomnieć głównego tak naprawdę, obok oczywiście rzeczonego Jana Lebensteina, bohatera tej prezentacji. Myślę tutaj o osobie byłego dyrektora, pana Mariusza Hermansdorfera. To wszak dzięki jego wielkim, powiedziałbym, zaangażowaniu, wieloletnim staraniom, a przede wszystkim dzięki prawdziwej przyjaźni, jaką darzył go Jan Lebenstein, dzisiaj Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest właścicielem największej kolekcji obrazów, grafik tego wyjątkowego artysty. Głównym założeniem była prezentacja wszystkich prac, które znajdują się w naszym muzeum, zarówno tych, które są naszą własnością, jak i te, które są na razie jako depozyt złożone w naszym muzeum. I tutaj jest takie pewne nowum, ponieważ na dość długi czas pokazujemy prace namalowane na papierze. Tutaj Państwo wiecie, że kwestia konserwatorska trochę ogranicza nas w tej mierze, ale sądzę, że jakoś te prace tę próbę wytrzymają. Zresztą chciałabym zwrócić uwagę na gwasze Lebensteina, bo one jednak troszeczkę odbiegają od tych prac, którymi jest identyfikowany, czyli z olejami, tymi takimi bardzo w gamie takiej dosyć ponurej. Oczywiście wyjątkiem jest ten obraz, który jest tak jakby naszym tutaj, mówiąc brzydko, logo tej wystawy, bo widnieje nawet na informatorze kulturalnym wrocławskim na kwiecień. Artysta rzeczywiście posługuje się swoistym językiem uniwersum. To jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o artystę polskiego, proszę pamiętać. My jednak mamy pewną słabość do własnych jakby tematów, do własnych archetypów, etc. On, będąc na owej emigracji, tworzył jakby językiem swoistego uniwersum. I dlatego jego przekaz jest czytelny dla obcokrajowca, czego dowodem są wspomniane tutaj jakże prestiżowe i znaczące wystawy i nagrody. No i coraz mocniej, coraz lepiej też, a jakże dociera do nas samych. Stąd jakby chyba nieprzemijająca jakby satysfakcja, radość i zadowolenie z obcowania z tą sztuką. Muzeum Narodowe daje ku temu kolejny raz sposobność.